Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish. Mam dzisiaj ogromną przyjemność gościć w naszym studio nowego konsula generalnego RP w Sydney, który objął placówkę w konsulacie w Sydney w zeszłym miesiącu, pana Piotra Rakowskiego. Witam pana bardzo serdecznie w naszym studio. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. Jak wchodziliśmy do studia, zapytałam o te pierwsze wrażenia i zaczął pan mi z takim dużym uśmiechem opowiadać właśnie o tych wrażeniach. Proszę powiedzieć o swoim pierwszym zderzeniu, wrażeniach w odniesieniu do Australii i do ludzi, których pan tutaj spotkał. Pani redaktor, Australia to jest takie miejsce, które ja zawsze chciałem i zobaczyć, i w nim popracować. To jeszcze pewnie wynika z moich takich dziecięcych marzeń, zaczytywania się w Alfredzie Szklarskim. Jakaś taka wizja, że przyjadę do tej Australii kiedyś tam. Traf chciał, że zaproponowano mi funkcję w miejscu na świecie, które, tak jak mówię, od lat dziecięcych chciałem zobaczyć. Ja jestem bardzo nieobiektywny. Znaczy, z jednej strony nie chciałbym się odnosić do swoich poprzednich placówek, bo nie chciałbym być krzywdzący dla poprzednich państw, w których byłem, bo tam też mi się podobało. Ale tak jak mówię, to jest po raz pierwszy taka, nie lubię tego słowa, destynacja, kiedy te wszystkie czynniki się razem zbiegły w jednym miejscu. Ja jestem pod bardzo dużym wrażeniem i cała ta wizualna sfera funkcjonowania w Sydney, ulice, domy, to jest zespół w konsulacie, bardzo fajny, więc to też daje daleko, jednak to jest, na placówkach bywa różnie, mam to szczęście, że ten zespół. A trzecia rzecz to jest bardzo ciekawe odkrywać Polonię. Ja mam doświadczenia polonijne całkowicie inne, bo związane z Polonią w Irlandii z lat, czy z tą Polonią po akcesji w 2004 roku. Młodą, taką właśnie, która wyjechała trochę de facto za pracą, a tutaj mam do czynienia z Polonią w znaczeniu generacyjnym, mocno zaawansowaną wiekowo, no bo to są przecież lata powojenne, potem ta druga fala, czyli lata 80., a z tymi najmłodszymi, to muszę przyznać, do tej pory miałem bardzo ograniczony kontakt. Mm-hmm. W moich planach oczywiście są szkoły, będę miał okazję wręczać dyplomy dla maturzystów. Myślę, że też do tej młodzieży dotrę wcześniej czy później, a raczej wcześniej. To jest to zróżnicowanie, które mnie uderza, bo to jest ta perspektywa jednak inna. Tych parę spotkań, które miałem, a już byłem i w Perth, i byłem na turnieju piłkarskim i takim święcie sportowym z okazji 75-lecia klubu w Plumpton. Też bardzo takie żywe, ciekawe wydarzenie. To ten kontakt jest, mam takie wrażenie, ono jest jeszcze bardzo niesprecyzowane, że inaczej mi się trochę rozmawia z Polonią tutaj, a inaczej rozmawiało mi się w Irlandii. W takim znaczeniu, że chyba ten dystans robi różnicę. Tutaj ta Polonia w dużej mierze musi trochę polegać też na sobie. Mamy tylko dwie placówki w Australii. Canberra, jeśli chodzi o kwestie polonijne, odpowiada tylko za ten okręg. Czyli tak jakby mieście, trudniejsze więc, warunki. Tak, a tutaj jest jedna, jedyna placówka, 8 milionów kilometrów kwadratowych circa we właściwości terytorialnej konsula. Mi się wydaje, że ta świadomość tego, że Polonia musi tutaj przede wszystkim liczyć na siebie, właśnie przez ten dystans, przez ten brak możliwości takiego wyskoczenia na weekend i załatwienia paru rzeczy, gdyby się chciało robić jakiś projekt i tak dalej, no to tego się nie zrobi. Takie trochę uznanie, że mimo tego dystansu, jakąś taką widzę, taką zaradność inną. Trzeba trochę chyba o te sprawy polskie, czy o Polskę jeszcze trzeba bardziej zawalczyć. Porównując Polonię, nawet nie tylko irlandzką, ale powiedzmy taką młodą, która poakcesyjna, która się pojawiła w Europie, a Polonię w Australii, no to ktoś, kto wyjechał jeszcze w młodym wieku, właśnie gdzieś w Europie Zachodniej, część z tych osób może sobie powiedzieć, że no jeszcze chwilę popracuję i wracam. Że Polska jest relatywnie blisko, tutaj sobie nabędę doświadczenia zawodowego, dzieci wykształcę, a potem na spokojnie sobie wrócę. Tutaj ta perspektywa jest inna, że tutaj tu jest ten dom, jakiś taki element, nazwijmy, wspólnotowy, społeczny. No i tutaj on się w tej Australii objawia chociażby tym, że czy to są polskie szkoły, czy to są właśnie kluby, czy to są jakieś związki sportowe, czy są w ogóle jakieś takie inne oddolne inicjatywy, że jednak tam się Polacy spotykają, czy to jest bardziej folk, czy to jest mniej folk, czy to jest sport, czy to jest teatr, nie ma znaczenia, że jakoś tak ten język, ta kultura, znaczy dla mnie w ogóle język jest najważniejszy, znaczy bez języka to będą działania moim zdaniem zawsze mniej lub bardziej niepełne. Język jest tym transmiterem. I naszej polskości, naszej kultury, dziedzictwa. No bo to wie pani redaktor, to jednemu da możliwość czytania Mickiewicza w oryginale, a innemu da, czy innej, da możliwość słuchania współczesnego polskiego rapu w oryginale.
Mhm. Każda ta oferta artystyczna, ona jest różna i każda jest jak najbardziej wartościowa w tym sensie, że człowiek ma narzędzie, instrument do stwierdzenia, czy to mu się podoba, czy nie, zapoznania się z jakimś bogactwem, z jakąś wartością artystyczną. I głębią artystyczną. Tak, bo to nie jest tylko, znaczy to też jest oczywiście obejrzenie teleturnieju po polsku i wysłuchanie wiadomości po polsku, bo internet już teraz wszystko nam daje. Wysłuchania polityka, wysłuchania reżysera, posłuchania piosenkarki. Ale jako taki ten nośnik, no to ten język jest kluczowy. I to muszę przyznać jest coś, co mnie niepokoi już od samego przyjazdu i też nad tym się zastanawiałem przed przyjazdem. Mówiłem też o tym na przesłuchaniu w Sejmie. No jako ten lepiej jeszcze o ten język polski zawalczyć. Wydaje mi się, że też są takie postawy i one nie są tylko moim zdaniem unikalne dla Australii. Są badania prowadzone przez różne ośrodki w Polsce nad różnymi falami migracji. Jest taka tendencja, jesteśmy w innym miejscu, to niech nasze dzieci lepiej się wdrożą w kraj, w którym jesteśmy, więc tam ten nasz język rodzimy, w tym wypadku polski, to już chyba już lepiej się nie ucz, skup się w tym wypadku na angielskim, bo jest cała kariera, wszystko jest otwarte. A to w każdym wymiarze biologicznym, medycznym, kompetencyjnym jest błąd. Każdy dodatkowy język, to abstrahując od kwestii polskości, bycia Polakiem czy Polką, to jest dodatkowa kompetencja, tak, to jest zdrowszy to jest umysł. Tak, że, i właśnie jak tym tendencjom przeciwdziałać? To jest wyzwanie nie tylko dla mnie, jako dla konsula w Australii. Mamy takie szczęście, że Australia i tak wspiera community languages, szkoły języka polskiego na poziomie podstawowym. Na poziomie szkoły średniej mamy możliwość zdawania języka polskiego jako języka drugiego na australijskiej maturze. Ja nie wiem, ile krajów na świecie ma takie możliwości. Niektórzy decydują, że po prostu ten polski już jest niepotrzebny, ale z drugiej strony ci, którzy decydują się, że ten polski jest potrzebny, to właśnie wymaga od takich rodziców ogromnego poświęcenia. Ja nie chcę się też porównywać, ale też jako ojciec dziecka placówkowego też przerabiałem szkoły sobotnie. Znam ten wysiłek, wiem, że to jest dodatkowa sobota. Czasami też są sprzeczne interesy, no bo dzieciak, na przykład córka czy syn danych rodziców chciałoby na przykład grać w piłkę w sobotę albo coś innego robić z kolegami z podstawówki, a teraz musi iść do innej szkoły i ma dodatkowe jeszcze lekcje i właściwie po co. Więc to są rzeczy, że tak powiem, czy takie konsekwencje jak najbardziej znane, ale będę chciał wymyśleć, jak dotrzeć jednak też do rodziców. Sami nauczyciele tutaj nic nie zmienią, co nie zmuszą osób, żeby przyprowadzali dzieci. Dzieci też same sobie do szkoły nie przyjdą, bo są nieletnie, więc to muszą ci rodzice mieć też świadomość. Czasami podaję taki przykład, jak chcieliby na przykład nauczyć dziecka chińskiego, czy japońskiego, czy francuskiego, nie mówiąc w tym języku, no to są zdani wyłącznie na szkołę, na jakieś korepetycje, na jakieś specjalistyczne kursy i tak dalej. A tutaj przez sam fakt, że są rodzicami, mówią po polsku, znają ten polski bardzo dobrze, może nawet się tu nie urodzili, więc przyjechali jako Polacy, no to mają taką kompetencję, którą dosyć łatwo mogą z tymi dziećmi się dzielić w każdej minucie współuczestnictwa w życiu domowym, po prostu mówić. Naprawdę apelowałbym do tych rodziców, którzy nas słuchają, żeby no nie odbierać potencjalnej dodatkowej kompetencji czy jakiejś umiejętności. Już zostawmy na razie, co oczywiście jest ważne i to ja tego nie lekceważę, ale kwestie polskości, obywatelstwa, narodowości i tak dalej. Samej tej kompetencji. Nie pozbawiać tego języka, tej umiejętności, bo potem naprawdę tym dzieciom będzie po prostu łatwiej. A wtedy na to nakłada się druga kalka, czyli kim jesteśmy, po co tu właściwie jesteśmy, co chcemy sobą reprezentować, czy chcemy mieć jakiś wpływ na ten kraj, jak postrzegamy siebie jako australijskich Polaków czy polskich Australijczyków. Jaki to ma wpływ na naszą tożsamość? Tak, bo to mi się wydaje, że to całą Polonię tutaj, to jeśli jest aktywna i z jednej strony kultywuje polskość, tak jak mówię, każdy ją jakoś zachowuje na różnych płaszczyznach, poziomach czy formach, a z drugiej strony jakoś się spełnia w Australii, no to jakoś go powinno też osobę ją, jego ubogacać. Pamiętam jedno zdanie z takiego austriackiego filozofa Wittgensteina, który powiedział, że no, granice mojego świata są granicami mojego języka. No więc znajomość języka po prostu poszerza. Mówiliśmy o języku. Rozumiem, że leży to panu na sercu. Jakie inne sprawy uważa pan za bardzo ważne w odniesieniu do pana pracy, do pana zadań tutaj w Australii? Jednym z takich wyzwań, które, i to wychodzi poza w ogóle wątek szkolny jako taki, to jest lepsze dotarcie do młodzieży, która mówi po polsku lub nie mówi po polsku, a która mogłaby być potencjalnie też takim nośnikiem
takiej nowej też polskości. Ani lepszej, ani gorszej, tylko nowej. Polska się zmienia. To jest trochę takie wyzwanie. No właśnie, jaka to jest ta nowa polskość? To jest ta nowa polskość, która może być właśnie dla tych młodych postrzegana inaczej niż postrzegają pani redaktor, niż ja. Ja byłem na spotkaniu w PERW z przedstawicielami Polonii tamże i zwróciłem uwagę, że w rogu stoi biblioteczka. Gdzie jest masa książek i takie można pożyczać. Tak mi się wydaje, że to był taki koncept. Zakładam, że to dla pani redaktor jest atrakcyjne. Dla mnie jest to atrakcyjne, że jest książka w najbliższym otoczeniu, w przestrzeni. Ale patrząc po swoim 18-letnim synu, już przestałem się tym też trochę stresować. Że nie czyta, nie jest, że nie sięga nie, po książkę. Nie sięga po książkę, bo on czyta inaczej. On inaczej zdobywa wiedzę, inaczej obcuje ze sztuką i z literaturą. Najczęściej właśnie korzysta z tabletu. Ale wydaje mi się, że to już jest nie do przewalczenia, więc może zamiast się denerwować i obrażać na rzeczywistość, ja jako konsul może powinienem zacząć też myśleć, jak dotrzeć do tych młodych z wykorzystaniem narzędzi, które oni lepiej rozumieją, czyli nowych mediów społecznościowych, nowych pomysłów na to, jak tę Polskę pokazać. To jest trochę na zasadzie takiej... A mówimy młodzi, to są nastolatki i dwudziestoparolatki? Tak, bardziej tacy już, czyli bardziej młodzież. Świadomi, którzy potencjalnie też mogliby chcieć pojechać do kraju i trochę albo się powłóczyć, albo postudiować, albo posprawdzać sobie miejsca, o których nie wiedzieli, a tam byli dziadkowie czy pradziadkowie. No właśnie, czyli odszukiwanie korzeni, turystyka, muzyka, jakaś współczesna, jakaś popkultura? Tak, patrząc chociażby na statystykę paszportową, że jak pojawiają się obywatele polscy, ale już tacy bardzo australijscy, młodzi, niespecjalnie mówiący po polsku i że oni biorą tylko ten, znaczy biorą, występują o ten polski paszport, otrzymują go, są polskimi obywatelami, jadą do Polski i właściwie na tym się kończy nasza relacja z nimi, to trochę za mało. Niech pojadą, niech ale odkryją dobrze, bardziej Polskę. Ale to dobrze, że jadą, Polską. Prawda? Bo no, zobaczą tą dobrze. Polskę współczesną, ale prawda? Ale niech wrócą, niech się tym podzielą, niech jakoś gdzieś będzie taka informacja zwrotna, z którą my też będziemy w stanie może jakoś wychwycić i wyłapać, zainteresować innych. I to na takich różnych obszarach mogłoby zadziałać. Sztuka tutaj jest dobrym kandydatem, prawda? Bo tak muzyka, nawet jeśli nie mówią dobrze po polsku, to muzyka ma taki język uniwersalny. Sztuka wizualna, te wszystkie tak visual arts, tak samo, prawda? Podróże, na pewno też historia podana w jakiejś takiej nowoczesnej formie. Też by była atrakcyjna, prawda? Ja jestem, jak to zawsze sobie mówię, prosty chłopak z Malborka, więc dla mnie muzeum... Ale jakie miasto? No właśnie, dla jaka mnie muzeum... historia? To musi być konkret, tak? To jest ileś ton cegieł, to są konkretne wykopane miecze i tak dalej. To jest dla mnie takie... No ale dla tych młodych to już nie, to hologramy i przeróżne jakieś takie... I miałem przez chwilę trudność, jak powstają teraz nowe współczesne, takie właśnie multimedialne muzea, czyli są prawdziwe artefakty, ale są też właśnie ekrany, jest jakaś muzyka, jest coś rzucone na ścianę. No przecież tak wygląda muzeum pod sukiennicami w Krakowie, prawda? Tak. Czy Muzeum Polin, czy wystawy nawet w starym znaczeniu wieku Zamku Królewskim mogą się już pojawiać nowe formy takie zdigitalizowane. To przykłady można by mnożyć. Rzeczywiście widzę, że to jest, że ta informacja jest podawana i to też jest właśnie dla tych młodych bardziej też atrakcyjne. Ja odkryłem, znowuż wracając może trochę do nauczycieli, ale też do młodych, tak, że wyjadą do Polski, może chętnie postudiują, zobaczą jako Polacy z Australii, że mogą skorzystać z programów unijnych typu Erasmus, więc mogą jeszcze w innych krajach sobie postudiować. Mają szengeńskie paszporty, tak, ale problem się pojawia jeszcze inny. Będziemy rozmawiać bardzo dokładnie. Problem się pojawia w kwestii uznawania wzajemnie kwalifikacji, że Polska nie ma z Australią podpisanej umowy, że się robi studia i że potem przejście tej nostryfikacji jest trochę utrudnione. Więc to też jest jakiś taki temat, gdzie konsulat wspólnie z ambasadą, czy ambasada wspólnie z konsulatem moglibyśmy jakoś centrale bardziej poinformować, żeby to mogło doprowadzić do poprawy tej sytuacji. No bo to też, jak rozumiem, jest wyzwanie. Wysłać kogoś dzieciaka do Polski na studia i wróci i potem niespecjalnie ma zawód, bo dyplom się nie liczy, a jeśli się liczy, to trzeba go przejść drogę taką dosyć trudną. Ale na pewno my jako... Ale jest to bardzo ważne, dlatego że no, jak już zaczniemy od tych korzeni, prawda? Czyli tak, po co się uczę języka polskiego? Załóżmy, żeby zdać maturę. Później zdam tą maturę, ten mój język jest na takim poziomie, że ewentualnie mógłbym studiować. No ale po co mam studiować w Polsce lub jechać na jakąś wymianę, jeśli coś tam skończę, a później tego Australia nie uzna? Tak. To jest tak w skrócie właściwie. W dużym skrócie tak, więc tutaj też jakieś takie te formalne ułatwienia musiałyby się pojawić. Ale też mi się wydaje, bo czasami się też pojawia, tak no dobrze, podróżę, zrobię tą maturę i co dalej. No ale świat się też strasznie zmniejszył. Się zmniejszył świat jako globalna wioska gospodarcza. My wciąż mamy relatywnie małe saldo
czy ma właściwie negatywny bilans handlowy z Australią. Te obroty są relatywnie ograniczone. Oczywiście dystans robi, to powoduje, ale pojawiają się nowe technologie, pojawia się sztuczna inteligencja, pojawiają się nowe pomysły na przedsiębiorczość. Polacy tu są bardzo zaawansowani i Australia również ma wiele do zaoferowania, więc dla tych młodych, mówiących też językiem, planujących działalność potem zawodową, chociażby w biznesie, to też się otwierają w mojej ocenie pola, które właściwie są do tej pory niespecjalnie zagospodarowane, patrząc na potencjał Polski, na potencjał Australii. Jak wygląda sytuacja ubiegania się przez drugą, trzecią generację Polaków w Australii o polskie obywatelstwo? Ale generalnie co do zasady, Polska czy resort spraw zagranicznych w szczególności opowiada się za, czy nie malejącą liczbą obywateli polskich, ale raczej rosnącą, a co więcej też przyciągania, bycia atrakcyjnym krajem docelowym na dłuższy pobyt, może powrotu na stałe osób młodszych, starszych, ale właśnie też tych młodych, którzy nagle jakoś tak zaczynają się interesować i póki co wyrabiają paszport wyłącznie, żeby mieć możliwość przemieszczania się, żeby jednak bardziej z tego korzystać. I to jest, utrzymuje się od lat. Jest zainteresowanie polskim paszportem. Jak ktoś nie ma obywatelstwa, to staranie obywatelstwa, żeby ten polski paszport uzyskać albo potwierdzić posiadanie polskiego obywatelstwa. I to cały czas się ta tendencja utrzymuje. I wydaje mi się, że gdybyśmy jeszcze mieli to szczęście, żeby dotrzeć do osób, które potencjalnie mogłyby uzyskać polski paszport, ale wcześniej o tym nie myślały, to ta tendencja mogłaby być jeszcze wyższa, żebyśmy tych paszportów, czy wniosków o nadanie obywatelstwa, czy mogli więcej procedować. Godziny konsulatu obecnie w Sydney to codziennie, tak? My pracujemy codziennie, poza czwartkiem, kiedy wykonujemy tam te nasze wszystkie też obróbkę tych wszystkich pism i tak dalej, czyli poniedziałek, piątek, bez czwartku. To jest 9:17, chyba jeden dzień mamy tam do 18:00, ja właśnie zawsze... Czyli codziennie poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych, oprócz czwartku. Tak, ale też oczywiście jak są jakieś ad hoc, czy pomoc konsularna, to mamy zawsze telefon alarmowy, jesteśmy też dostępni, jak się coś dzieje, odpukać. No i na koniec specjalne jakieś projekty. Ale na razie trochę je weryfikuję z tym, co widzę. Na pewno mam duże też wyzwanie, które też chcę jakoś wykorzystać bardziej trochę do takich relacji dwustronnych i realizowania innych założeń polityki zagranicznej, ale też w kontekście budowania polskiej marki. Od stycznia zaczynamy prezydencję w Unii, więc trochę będziemy mieli też więcej zadań z tym związanych, promocja tych wartości europejskich. Państwa unijne to są nasi sojusznicy też w NATO, ale może przy tej okazji można będzie podpromować też polskich artystów tutaj. Z początkiem przyszłego roku chyba przyjeżdża do Australii Hania Rani, którą miałam okazję gościć w studio w zeszłym roku. Nie występowała w operze. No i to jest właśnie przykład artystki nowego, młodego pokolenia i muzyki nowego nurtu. Mnie to cieszy bardzo, że tego pokroju artystka, ona jest artystką współczesną, ale jednak jest i doceniana na świecie, i doceniana w kraju. I to, że takie wydarzenie będzie w Sydney, czy w operze Sydney, tak, to już pokazuje trochę też jakieś nazwisko, które gwarantuje także, że się ludzie pojawią i to zobaczą. Nie rezygnując z tych różnych rzeczy, które robimy do tej pory, to właśnie mi się marzyło, żeby tak więcej, trochę na zasadzie takiej pokazania, że właśnie Polska, Polonia, szeroko rozumiana w cudzysłowie polska marka, jest właśnie, że nie zapomina o historii, ale że już jest w całkiem innym miejscu w tym 2024 i później roku, czy latach, że z jednej strony się zmieniła, że jest krajem i nowoczesnym, i jakimś takim chyba też szukającym też wciąż swoich dalej ścieżek, a z drugiej strony oparta na starych wciąż wartościach, solidny sojusznik, to jest tym sojusznikiem, że jest jakaś współpraca, że potrafi się dogadywać, że myśli też szerzej, że stała się krajem wychodzących poza utarte schematy. Kto by kiedyś założył, że powstanie firma produkująca gry, która będzie jednym z liczących się graczy na arenie międzynarodowym, a Wiedźmin jako The Witcher, jego reklamy ja będę znajdywał chociażby na zakręgiem polarnym w Finlandii w sklepach, jako stojące takie duże tekturki, nie? Polska firma. No więc tego potencjału, mi się wydaje, tu jest dużo też nieodkrytego. Patrząc, ile osób się angażuje w taką działalność polonijną, a ile osób z polskim pochodzeniem, jaka jest ta skala. Część też pewnie się nie ujawnia, co ma różne konsekwencje, bo też nie wiem, że te osoby istnieją. To wpływa na chociażby dotacje czy inne formy wspierania aktywności polonijnych, gdzie tam się pochowali. To zresztą nie tylko pewnie w Australii. No ale jakbyśmy wychodzili,
magia wielkich liczb. No większy może więcej. No nas właśnie. Jest więcej, policzmy się, to też jest łatwiej. A jaką liczbę uznajecie za właściwą osób, które mówią po polsku lub osób, które przyznają się do polskiego pochodzenia lub też posiadają polskie obywatelstwo? Te dane, które posiada resort, z którym ja przyjechałem, no to łącznie szacunkowa liczba Polonii, czyli osób albo mówiących po polsku, albo posiadających polskie obywatelstwa, albo posiadających polskie pochodzenie, a nie mówiących po polsku, ale jakoś przyznających się do polskich korzeni, więc to jest bardzo pojemna kategoria, no to jest, szacuje się na ponad 200 tysięcy w całej Australii. Życzę panu dużo energii, siły, zaangażowania, entuzjazmu do właśnie dialogu, rozmowy, układania strategii i realizowania tych celów, które pan tutaj oczywiście sobie założy, realizowania z sukcesem tego, co panu leży na sercu. No i mam nadzieję, że spotkamy się w studio jeszcze nie raz. Pani redaktor, bardzo dziękuję. Jak tylko praca i obowiązki pozwolą, to bardzo chętnie się będę pojawiał. Uchylę rąbka tajemnicy dla słuchaczy. Ja jestem wielki fanem muzyki, ale też fanem radia, więc z przyjemnością się pojawię w studiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.